Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku. Może trochę nazwa was zdziwiła, ale tak, dzisiejszy odcinek będzie z postaci, która ma 32 level i postaramy się ją trochę poekspić, ponieważ od paru dni sobie rano w godzinach porannych przed szkołą sobie ekspiłem, kiedy ludzi nie było, ponieważ będę nagrywał na tej postaci kolejną część przygód tych poradnikowych, czyli to będą przygody od 30 do 40 levela, czyli po prostu jak expić, gdzie expić, jakie questy warto zrobić, jakie umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Stąd właśnie taki filmik akurat powstał, bo i tak muszę wbić ten 33 level, żeby zacząć nagrywać poradnik, więc stwierdziłem, że o, nagram, a że 80% z was, którzy mnie oglądacie, na pewno kiedyś mieliście level 30 albo macie teraz macie level 30 około, albo nie wiem, na drugiej postaci macie 30 level, więc żyjecie tak jakby, tak jak ja teraz, właśnie na takim levelku. Dobra, bo ja tutaj swoje ziarno zostawiłem warte 60k. Tworzyłem filmik oczywiście o tym, mówiąc, przepraszam, mówiąc o tych roślinkach z mistycznego boru, że możemy kupić ziarna, później możemy je zasiać i po 24 godzinach możemy zebrać plon i zarobić sobie trochę kaski. Wtedy mnie dosyć dużo osób też mówiło, że to jest do dupy i w ogóle, że mają swoje lepsze sposoby. No oczywiście ja je szanuję, ale jednak ja wolałem sobie posadzić właśnie swoje ziarna, ale już mi się skończyły, więc pójdę zaraz, kupię i posadzę kolejne. Przy okazji, jak już zauważyliście, mam cały ekwipunek różnych itemków wylotanych z Zulusów, ponieważ póki co to właśnie na nich expię. Jeszcze chcę ten level 1 wbić na Zulusach, ponieważ tam lota dużo itemków, a ja potrzebuję trochę kasy, więc nawet się nie wybieram ani na kule, ani na inne potworki i postanowiłem, że zostanę sobie właśnie na Zulusach, więc teraz mogę się pozbyć tego wszystkiego. No i oczywiście, jak nazwa filmiku wskazuje, czyli trudne życie na 30 levelu. No bo jak zobaczyliście, albo możecie teraz zauważyć, zobaczcie na moje EQ, które posiada jeden unikat z questa niestety. I nic poza tym, niestety. Więc jest trochę bieda z nędzą. Dobra, zarobiłem trochę kasiurki. Tego kwiatucha tutaj nie sprzedam, bo dostanę za niego tylko 15k. Wiem, że gdzieś lepiej go opchnę. Miksturki mogę sobie zostawić tyle, ile mam. Oczywiście to są mikstury z Doliny Iz, z domu Castora, gdzie, tak jakby to ładnie powiedzieć, są dobre mikstury, nie są aż takie drogie. No i w porównaniu z tym, z tymi jakimiś, które są dostępne w Itchan czy w innych miastach, no to jednak wychodzi, że to są najbardziej opłacalne mikstury, nawet do 40 levela. I wtedy nie trzeba biegać ani do Mytharani, nie trzeba sobie załatwiać mikstur z tych pomarańczowych małych, więc jest to dosyć opłacalne miksturki. Tak ja zobaczę, Emanesa sprzedaje do 60k, więc u niej sprzedam za, no w sumie dobra, o, u niej sprzedam za 45k. No i widzicie, jestem 45k do przodu, nie robiąc w sumie nic. I to jeszcze nie są te najlepsze nasiona, najlepsze nasiona zaraz zdobędę, bo najlepsze nasiona są chyba z fasoli albo jeszcze jakiejś innej roślinki. Ale zanim to jeszcze ogarniemy. Nie ma apetyku umiejętności. Czy ja mam? Dobra. Jak widzicie, umiejętności na tym levelu są na tyle rozbudowane, że mam sprawność fizyczną i wrodzoną szybkość po razy dwa. I w drodze siły mam tylko i wyłącznie tą umiejętność. I mam dwa punkty do rozdania. Oczywiście no, ten agresywny atak to jest najmniej chyba ogarnięta łąka, jaką mogliście wziąć. Ale ja jakoś mi się to spodobało, więc nie miałem nic przeciwko, żeby sobie po prostu wziąć ten agresywny, który szczerze powiedziawszy trochę mnie już uratuje, bo kiedy biję Zulusy, to jak widzę, że na przykład bijąc tam chyba trzech magów szło mi najgorzej i tym agresywnym atakiem potrafiłem zabrać ponad 50% naraz takiemu magowi, więc to naprawdę dobra umiejętność była. Ale dla was oczywiście najlepsze są póki co umiejętności nieaktywne, tylko pasywne chyba się nazywają. I na 33 level już będę mógł tutaj sobie tą specjalizację broni jednoręcznej znowu wziąć. I tutaj macie do wyboru różne celne ciosy i tak dalej. To obojętnie co dacie.
Tu można też wytrzymałość, 0,2 życia za 1 punkt siły. Mam 220 punktów siły, czyli 220 razy 1 piąta. 220 na 5 to jest, o cholera jasna, 40 ile życia, więc to raczej szału nawet nie będzie. Więc na przykład ja mogę sobie dać tutaj kolejną rundkę, chociaż bardziej polecałbym bym wam agresywny, przepraszam, błyskawiczny atak, ale ja jednak wybiorę ten agresywny, bo jest to dla mnie jakaś ciekawsza umiejętność, że tak to ładnie ujmę. Jak już tutaj jestem, to teraz szybko polecę do tego mistycznego boru i załatwię sobie trochę nasion na kolejne dni. No i po około 10 minutkach jestem z powrotem, już jest po wszystkim. Kupiłem sobie szyszki chmielu, ponieważ były one najdroższe. Od sztuki kosztowało 20k, więc kupiłem 5 sztuk, wydałem 100k, więc już mam dużo mniej kasy, ale zasiałem i zobaczycie jeszcze w tym odcineczku, kiedy to jutro po 24 godzinach zajrzę tam, odbiorę swój itemek, który powstanie i zobaczycie, ile on będzie warty, więc stwierdzicie, że jednak jest to dosyć opłacalny biznes, szczególnie jeżeli właśnie może nie chce wam się grać tak dużo, albo nie chce wam się dużo expić i to na skalę na przykład tygodnia można sobie tutaj bardzo dobrze zarobić. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy przez was najbardziej lubianej, czyli do expienia. A tutaj to expienie wygląda tak, że będąc na 30 levelu około, albo nawet na mniejszym, nie mając żadnych znajomych, grając tak jakby od nowa, tak jak ja to robię na Tarchunie, gdzie nikogo nie znam, nikt mi nic nie wysyła, nie mam żadnej kasy i tak dalej, jest po prostu grać trudniej. Szczególnie, że ekspowisk jest do wyboru nawet dosyć dużo. Wczoraj mój kolega na 26, 27 level dobijał na mrówkach i dopiero później mu zaproponowałem pójście właśnie na Zulusy, ale też ostrzegałem go, że niestety panuje tam moda na takie jakby zabijanie swoimi większymi postaciami i tak zacząłem sobie rozmyślać nad tym wszystkim. No i stwierdziłem, że do końca to nie jest jakieś takie bezsensowne, bo ma to w sobie jakiś sens, że na tych mapkach, na tej mapce jeszcze jest, ta mapka jeszcze jest pomarańczowa, następna mapka, gdzie jest jeszcze więcej tych zrusów, jest już czerwona. No i dla mnie stwierdziłem, że dla mnie miałoby to sens, że mapka jest czerwona, ok, ale żeby miała limit jakiegoś levela, no to wtedy byłoby naprawdę lepiej by się grało, na pewno prościej, bo żaden 200 level by nie mógł wbijać. Nawet jakby limit ustawiono na przykład taki maksymalny level, chociaż to też trochę byłoby trudne, bo te potworki mają 34 level, mają elity, więc teoretycznie można byłoby je bić do 47 levela. Jeżeli administracja chciałaby zrobić jakiś limit, to chyba raczej musiałaby właśnie dać ten 47 level, ale na przykład limit do 35 levela byłby dosyć ciekawym limitem, ponieważ wtedy na pewno byłoby trochę łatwiej większości graczy, mogliby mieć większe szanse na wygranie, ponieważ 35 level, nie każdy ma dobre EQ, niektórzy mając 30 level mają, wystarczy im set unikatów z goblinów, a już mogą tutaj się trochę porządzić. A oczywiście jak ktoś ma całego seta z Mrocznego Patryka, no to już mało kto z nim ma szansę. Ale dobra, bo póki co udało mi się wejść do osady Zulusów w godzinach szczytu i jeszcze nikogo nie napotkałem. I o dziwo, całe ekspowisko tutaj jest świeżo chyba zrespione, więc mogę sobie to wybić. Chociaż widzę już na czacie, którego wy nie widzicie, że ostatnie wiadomości były jakieś pół godziny temu tutaj pisane, więc możliwe, że coś się działo, ależ się już uspokoiło na szczęście. Więc to jest, a może i to sprzedam, 1500. Te pazury tyle warte są? Mi się wydawało, że mniej. No już trudno. Spróbujemy dobić 33 level na tym jakże ciekawym, uroczym ekspowisku. Ja pamiętam to ekspowisko za czasów, kiedy jeszcze grałem na klasiku i bijałem sobie levele na moich mniejszych postaciach. I po prostu tutaj na początku tej wioski tutaj często były spotkania osób właśnie
z levelami dużo wyższymi od setnego. Ja swoim 150 wtedy chyba akurat miałem, też przychodziłem i często tutaj były pogaduszki. I przy okazji oczywiście było oddanie osób, które nie były tutaj mile widziane. A najczęściej, najmniej mile widziane są tutaj osoby na przykład z levelem 40, z którymi taki 30 któryś nie ma w ogóle szans. A takie osoby przychodzą, jeszcze próbują, albo tak jak tutaj na przykład, no. I to jest typowy przykład, jak wygląda życie właśnie na takim małym levelu. Ale ja jestem na tyle ogarnięty, że sobie sprawdzę tego ziomeczka, czyli kopiuję jego nick, wklejam jego nick do Google, dopisuję Margonem i wychodzi mi tutaj profil gracza, który ma kneble na forum, reputację na minusie, więc teoretycznie nie jest to jakiś super ekstra ziomek. A do tego na Tarchunie ma jedynie 18 level i pierwszy level, więc nie mam dlatego pojęcia, co on tym 60 robi w osadzie i deda, więc trochę to takie chamskie. No takie niestety jest życie. A przynajmniej ma śmieszne filmiki. Boże, ja to oglądałem kiedyś. Dobra, no jak mnie zabił, to już mnie zabił. Ale ja się nie poddam, ja tam zaraz wracam. No i tak wygląda typowy jakiś dzień właśnie takiego gracza, który co chwilę jest zabijany. I to najzwyczajniej na świecie zniechęca do gry. Tak jak na przykład mnie teraz. To zabicie mnie zniechęciło. Chociażby dlatego, że muszę przejść znowu te dwie mapki, żeby się dostać do tej osady. I możliwe, że on tam dalej będzie czekał i znowu mnie zabije. No ale ja na razie muszę odczekać tą minutę, więc zaraz wracam. No i jestem z powrotem. Co z tego, że padłem? Idziemy spróbować kolejny raz na naszym ekspowisku. Co do mojego EQ, które posiadam tutaj, to jest według mnie najlepsze EQ z rzeczy zwykłych. Możecie się ze mną nie zgadzać oczywiście, no bo to jest jasne, że możecie woleć inne przedmioty, ale jak dla mnie na przykład zbroja, która jest na 30 level, która posiada tylko i wyłącznie pancerz i 0,3 życia za jeden punkt siły, jest dużo lepsza niż zbroja, której tutaj nie mam, która jest chyba na level 27 właśnie z Zulusu, która ma dużo mniej tego pancerza i ma do tego chyba siły 16, więc wolę tą zbroję, bo jednak na takim małym levelu, czy mam 10 siły w tą, czy w tamtą, to nie sprawia jakiejś zbytniej różnicy. A na przykład różnica 30 punktów pancerza jest już dosyć. Kurde, nie mam żadnych mikstur. A, jeszcze to wygram. Cholera. Jakbym się uleczył wcześniej, to bym zgarnął to wszystko. No ale dobra, bo widzę, że tutaj. Co on padł? Nie wierzę, że padł. Nie mówcie. Nie, to Boże, już myślałem, że padł. Ja to wydedam, ja to zabiję. O, jeszcze tutaj zbrojka. I oczywiście da się wyżyć nawet na takich zulusach, nie trzeba mieć super ekstra EQ, a trochę kasiury zawsze wpadnie. Dobra, ja chcę zabić najpierw niego i od razu ich. Cholera, już myślałem, że zdążę przed nim. Łowca dyni. Zobaczmy EQ łowcy dyni. No jak widzicie, secik ma podobny do mojego. Pierścień, naszyjnik. Również dosyć podobny hełm. No ja już na przykład i właśnie a propos tych jeszcze itemków, no to buty i hełm mam z goblinów, bo teoretycznie zawsze daję, bo hełm ma i pancerza dosyć dużo i oczywiście ma ulubioną tutaj statystykę, czyli właśnie siłę, która dla paladyna, wojownika jest najważniejsza oraz buty, które też mają siłę, która jest oczywiście najważniejsza. Więc są to chyba najlepsze itemki, bo na przykład buty z Zulusów na wszystkie profesje, no to dodają życia i mają ile? I mają mniej pancerza niż te z goblinów, ale na przykład tarcza też na 28 level ma pancerza 76, a ta ma a to nawet nie jest, kurczę, myślałem, że to jest tarcza, to jest hełm. Tutaj widzicie, hełm z rusów ma 32 pancerza, czyli więcej o 6 niż mój, ale za to ma siły 0. I dodaję tylko cios krytyczny, który chyba na moim levelu jest potrzebny tyle, że w ogóle. No dobra, spróbujmy wbić się na czerwoną mapkę. Margo pogromca włączony.
Kiedy tylko pojawi się coś białego, to od razu uciekam. Kiedyś była dobra kryjówka tutaj, pod tym drzewem, o, tutaj. Ale od kiedy jest ten dodatek, to niestety tutaj widać te osoby i można na nie kliknąć i po prostu zaatakować. Więc od czasu, kiedy już są te dodatki typu Margo Pogromca, jednak ucieczka w to miejsce nie jest dobrym pomysłem. A kiedyś naprawdę ja się tam chowałem i na jakiś 50 level potrafił mnie po prostu ominąć, bo mnie nawet nie widział, tylko szybko przechodził i szedł za kolejnymi osobami. Ale ja ruszam kolejną próbę. Te są, dobra, za 500 mogą być. Kolejne parę itemków, kolejne elitki. Szkoda, że nic mi fajnego nie lotnęło, bo expiłem tutaj przez te parę dni. Chyba przez 5 leveli zdążyłem wbić. Zarobiłem trochę kasy, wydałem ją, potem znowu zarobiłem. Kupiłem sobie średnią torbę, bo jednak mam z tego całego grania, zawsze miałem podział na te torby. I mnie denerwowało, że tutaj ten kawałek torby zajmowały mi właśnie itemki typu takie jakieś eventowe, stare i inne. Dobra, bo tu już trzeba się... Cholera! A, to on. Dobra, ja sobie zabiję tutaj. Trzeba się czaić, bo nie wiadomo, gdzie jest ten 60 level. Tutaj jest najgorsza chyba grupka na całym tym ekspobisku. Grupka trzech magów, jak dla mnie oczywiście. Ale już teraz mogę z nimi ich bić na szybkiej walce i to nie mając nawet 100% życia. No i oczywiście exp idzie tutaj dosyć szybko, więc mam nadzieję, że filmik poradnikowy też pójdzie mi gładko. A przy okazji uda mi się zaktualizować temat cały od zera do... Od zera do bohatera, czy jak ta seria się nazywa, czyli ta seria od 1 do 60 levela paladynem, którą... Co to dzwoni? Oj, zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Tutaj było małe zamieszanie i w międzyczasie zdążyłem uciec. O, kto to idzie? Cholera jasna. Taki to 30 level. Będzie mnie zabijał, czy ja jego? To już po mnie pewnie. No to tyle wam mogę powiedzieć, że ma broń z goblinów. I ma 133 leczenia turowego. I 150. Ja nie wierzę w ludzi. Jakie oni mają EQ? No niech się pocałują. No widzicie, takie to jest właśnie biedne moje życie. A zaraz obczajimy ziomka, zobaczymy, czy taki cwaniak jest. Zobaczmy. Margona. I co on tu takiego gra? Na Gefionie ma 50 level. To mu nic za dużo nie zdziała. Ma tutaj na Carhunie ma łowcę i paladyna. EQ ma poukrywane. Dobra, znowu punkty honoru. Czekaj. Dobra. No trzeba być miłym, co ja wam mogę powiedzieć. Staram się być miłym do tych osób. Ale nawet jak mnie zabijają, no to co ja im mogę poradzić? No tutaj ma 230 level na Jarunie. Więc tutaj na Tarchunie też sobie chyba tylko jakoś dorabia. Tutaj też ma, co to za filmik? A, to jakaś piosenka. No życie chyba mu idzie dobrze na Jarunie. Legend ma parę. No dobra, obczailiśmy. Ja wiem, że jesteś tym youtuberem, który nagrywa filmy z Margonem. No to będziesz... No a tak czy tak się nie dowiedziałem. Staram się to zatrzymać, ponieważ to żenada. Okej. Okay. Zatrzymuj. Nie wiem, jak chcesz to zatrzymać. Jak tego się nie da, zatrzymaj. Dobra. Dobra, to trzeba będzie chyba sobie odpuścić na jakiś trochę czasu, kiedy ten ziomuś sobie stąd pójdzie. I wtedy może wrócę na expienie. Więc póki co ZW. Albo jeszcze nie. Cwaniura, kurczę, napisał,
parę wiadomości, później powiedział, że nie życzy sobie wiadomości prywatnych. To jest po prostu szczyt bycia, nie wiem, jakimś egoistą po prostu, czy też nie wiem. Bo kurczę, wziął sobie, zablokował ten czat i już mu nawet nic nie mogły odpisać, a on sobie zdążył, kurczę, wymienić parę ciekawych zdań. Ja chciałbym mu odpisać, to już niestety nie mogę. Także dosyć ciekawie, ale dobra. Robimy sobie małą przerwę, a po przerwie zobaczymy, czy on już sobie pójdzie, czy będę mógł w spokoju sobie pojedz pić. No i dobra. Póki jeszcze mamy chwilę czasu, to możemy sobie ogarnąć trochę mikstur, od razu się pozbyć tego, co już zdobyliśmy póki co. A ja mam dla Was krótką informację. Jeżeli ktoś ma postacie na świecie Tarkuna i to takie postacie, na których posiada jakiś pieniądz, to jestem chętny na jakiekolwiek wymiany. Nie, mam kasę na Klasiku i na Gefion, a w sumie na Gefion mam najwięcej, bo ja mógłbym sobie trochę milionów tutaj ogarnąć. I jeszcze dla koleżanki, która też przy okazji powiedziała, że jakbym coś szukał, to żebym też poszukał. Więc jakby ktoś miał, nie wiem, albo dać jakieś 10 milionów, albo po prostu wymienić, to ja mogę, to wystarczy napisać do mnie, czy w jakimś komentarzu, czy najlepiej na Gefion do Cafajtera, czy tam na Classic do Cafajtera. Ja wtedy bym podesłał pieniądze, byście mi podesłali na Tarchunę i byłoby dobrze, bo jednak i moja koleżanka właśnie chciałaby trochę kasy na jakiś tam ekwipunek, a ja przy okazji może bym sobie kupił jakiegoś seta unikatowego z goblinów, żeby trochę lepiej mi się tutaj żyło, bo stwierdziłem, że jednak trochę cierpię tutaj biedę i z tym chyba muszę się pogodzić. Oczywiście z drugiej strony poradnik dla Paladyna jest taki, żeby mógł być jak najbardziej pod osoby, które nie mają tych pieniędzy. Ale jak widzicie, jednak takie życie jest dosyć trudne. Więc jakby ktoś coś, to pisać na pocztę gdziekolwiek, na pewno jakoś się zgramy i coś się ugada. No i dobra, kupiłem trochę mikstur. Minęło troszeczkę czasu w sumie, bo mi się nie chciało dłużej czekać. I zaraz zobaczymy, czy ten ziomek, co mi tam dedał, dalej tam sobie expi, bo jak tak, no to trzeba będzie jeszcze odpuścić na chwilę i dopiero pójść wieczorem, a wiem, że wieczorem będzie jeszcze gorzej niż jest teraz. A jednak chciałbym sobie tam jeszcze chwilę pochodzić. A też kurczę, sobie tak myślałem, że jakbym zrobił na klasiku albo na Gefionie, ale już nawet nie mam postaci, żeby robić nowe. Mam już full wszystko załatwione. Jakbym sobie zrobił taką postać, 30 level na Gefionie i po prostu 31, przepraszam, i sobie walnął takiego seta z Patryka heroicznego, może i by to kosztowało trochę milionów, licząc w dziesiątkach, ale za to można byłoby sobie chodzić i kozaczyć tutaj na tych czerwonych mapkach i każdego do 35 levela bym pewnie ujechał jakoś. Jakąkolwiek profesję bym miał, to i tak to byłoby dosyć łatwe. No ale to takie walki na takim małym levelu to kurczę, nie są aż takie ciekawe. A z drugiej strony legi są też tanie. Tutaj jaki on ma eku? O, z takim to ja mógłbym się bić, bo eku ma podobne do mojego. Chyba że tak jak ja robię na klasiku, że ukrywam swoje eku na 40 levelku, gdzie mam prawie same hera. I potem się okazuje, że jednak mam super ekstra EQ. I właśnie zamieniam też na takie różne, jakieś gorsze itemki. Tu jeszcze jest elitka. I żeby było trochę ciekawiej, to może uda mi się tego typka dogonić. Zobaczymy, czy padniemy, czy nie. Chyba że będzie ktoś się tutaj na mnie czaił. Dobra, on poszedł na dół. Czyli teoretycznie, jeżeli ktoś miałby tam dedać, to już zaraz go zabije. Czy tutaj coś jest? O, i tutaj też jest świeżo wybite. Gin. 17.06, czyli on tutaj dalej był. Tu jakiś typek padł.
Dobra. Ktoś jakoś tutaj się pusto chyba zrobiło. Więc możemy to wykorzystać i chwilę sobie poekspić. Tak, tak. No, ale może coś w jaskini będzie. Trzeba cały czas patrzeć na Margo Pogromce, czy ktoś się gdzieś nie czai. Chociaż w sumie jak już ktoś tu będzie, to i tak raczej nie ucieknę. Bo nawet wystarczy dać tego całego tab, kliknąć we mnie i on już będzie mnie gonił. I raczej mnie dogoni. Już teraz mało kto chyba bije na zwykły sposób. Bo kiedyś to było naprawdę trudne w kogoś wcelować i go zaatakować. A teraz są takie nieraz lagi i ktoś ma, że po prostu może mnie zaatakować, będą 4 kratki ode mnie. I ja na to wpływu żadnego niestety nie mam. Kto to? O, pa, 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 pa. Cza, 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 cza. Ta, 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 ta. Uciekamy, 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 uciekamy. Ta, 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 ta. Pa. No. Się rozemocjonowałem. Ale dobra, możemy tutaj też poekspić. No, już na raczej mnie tutaj na mapce pomarańczowej nie będzie gonił. A ja tutaj też mam coś, niecoś do wydalenia. Oczywiście mógłbym pójść do osady Murusów, ale jednak jest to dla mnie mniej atrakcyjne, mniej ciekawe niż tutaj, gdzie co chwilę jakieś ucieczki są albo trzeba walczyć i w ogóle. A tam jakbym padł, to już bym, kurczę, cały dzień nie mógł expić, bo bym się pewnie nie wydostał. A nie mam na Tarchunie akurat, nie mam dużo znajomych. W ogóle właśnie szukałem jakichś znajomych, którzy mogliby mi tutaj podrzucić jakieś pieniądze. To po prostu na Gefionie, w moim klanie nie znalazłem nikogo. W drugim klanie, w którym jestem, też nie znalazłem nikogo. Na świecie Classic, gdzie jestem w jednym z najlepszych klanów, też tam chyba nikt, kto był online, nie miał żadnej postaci na świecie Gefion. Boże, na świecie Tarchuna i się trochę zdziwiłem, przy okazji zawiodłem, no bo sobie nic ciekawego, cholera jasna, nie kupię. Póki co, czemu nie mogę tutaj przejść? Boże, byś zaszedł na oko. Noż ty skurczybyku mały jeden. A tyle leciałem, żeby jednego zielonego chyba zabić. Czekajcie, bo ja teraz tam nie mam co wracać na tą czerwoną mapkę, bo jeżeli ten 30 level, co mnie zabił, tam był, to go ten mag pewnie dobił i teraz ten mag tam sobie chodzi. Pytanie już mi, gdzie jest ten mag? Czekajcie. Trzeba żyć z Margo Pogromcą. Dobra, bo tu się coś zrespiło. To mogę... Cholera. Czy to był on, czy to nie był on? Nie, to jakiś, kurde, 27 level. Jezu, ja się obsrałem. Się schowałem nawet. No, synek, sio. Sio. O, mam respekt. Czuję respekt w tym momencie, kiedy 27 level się mnie wystraszył. A pewnie mógłbym je zabić. Chociaż nie, bo na 27 level jeszcze nie ma takiego super ekstra EQ, więc raczej bym je jeszcze nie zabił. A my zaraz zbliżamy się do naszego levela, który pragnąłem sobie dobić na tym odcineczku. Jak widzicie, zeszło póki co prawie pół godziny filmu, kiedy cały czas coś robiłem. No i takie jest właśnie, kurczę, wkurzające życie. Na takim małym levelu, że trzeba się dosyć dużo męczyć, żeby w ogóle coś osiągnąć. Już nie patrząc na to, że kolejne ekspoisko to są góle. A na gulach kolejne czerwone mapki. Kto to? Kurde, ziomek, nie strasz mnie. Przecież mi tu zaraz serce stanie. Nie no, teraz w sumie jakby mnie ten 60 zaszedł, to i tak by mnie zabił. Więc jedyne co, to teraz liczę na to, że się wylogował. Bo stwierdził, że póki co nie wrócę. A ja go zrobiłem w konia i po minucie już byłem z powrotem na mapce czerwonej.
Tutaj jeszcze się nie zrespiło, ale nie mogę tak zostać w miejscu, bo to tym bardziej ktoś mnie zaraz znajdzie. O, i tutaj jest ta zbrojka, którą mógłbym założyć, i ona ma 76 pancerza, czyli o 34 mniej. I nadrabia to tym, że ma wszystkie cechy plus 15. No i czy to jest taki dobry deal, te 15 plus wszystkie cechy? No nie wiem. Jeżeli oczywiście wolicie tak, no to możecie zakładać takie zbroje, ale jednak dla mnie chyba dalej lepszym pozostanie przy tej zbrojce, która ma więcej pancerzy. O, jakiś kurczę, 29 tutaj szaleje, zabija 27. Tutaj to jest po prostu, tutaj na to jest jakieś mafie mogłyby tutaj powstawać normalnie w tej osadzie Zulusów. Bo to najczęściej XP jakiś 30 level, który ma drugą postać, która ma na przykład 50 i czuje się królem świata, bo może wbić tym swoim 50, bo i tak nikomu się nie będzie chciało jakimś większym levelem tutaj przychodzić, żeby jedną osobę zabić. I na tym polega w sumie tutaj takie kozaczenie. No i osoby, które nie mają jak się obronić, no to niestety jak ja są po prostu do odstrzału i zostają dla nich jakieś gorsze ekspowiska, gdzie są mapki zielone. Ale ja już kończę tutaj moje ekspienie, jeszcze tylko parę procent. Mam nadzieję, że teraz nikt mnie nie dobije, bo bym musiał jeszcze tutaj wracać, a już mi się chyba nie będzie chciało. Bo od 33 levela już zaczynam nagrywanie. Dlatego chciałem wbić 33 level, ponieważ w filmiku od 20 do 30 levela tak naprawdę zakończyłem poradnik, ten na forum zakończyłem tym, że musicie wbić 33 level na Zulusach. Dlatego nie zaczynam tego filmiku od 30 levela, tylko właśnie od levela 33. I oczywiście postaram się robić, no będę robił tak, jak to będzie w moim poradniku pisanym, tak, tym tekstowym. O tyle mi się to kurczę nie podoba, że znowu się wszystko trochę pozmieniało i na przykład jakieś EQ muszę pouzupełniać, dlatego sobie tej tenki na razie zostawiam, bo chcę sobie EQ pouzupełniać na mniejsze levele, żeby numerki działały. I do tego pozmieniały się kordy, pozmieniały się questy, dodano nowe questy od kiedy ja aktualizowałem i prawdopodobnie będę odświeżał filmiki. Te od 1 do 10 i od 10 do 20, bo tam się najwięcej zmieniło. Doszły questy z biura Margonem, doszły questy z ratusza Margonem, czyli te questy, dzięki którym mamy dostęp do NPC-ka, gdzie możemy zdobyć fajne pierścienie, naszyjniki, czyli dosyć ważna rzecz jak dla nas, no bo jednak pierścienie takie na przykład jak ten, który ma wszystkie cechy unik SA. Ten może nie, bo pierścień mam skądś indziej, ale też naszyjnik, one nawet są chyba, zdarzają się jakieś z leczeniem turowym, już na 25 level, ale chyba nie jestem pewny. No ale dobra, udało mi się wbić 33 level, teraz już mogę iść na czerwoną mapkę i mogę się dać zabić, byle komu. I niedługo już będę starał się nagrywać ten poradnik, oczywiście to będzie trwało długo. Przewidywany czas skończenia to na pewno nie będzie w tym roku, bo jak ja już się za coś wezmę, to już po prostu to trwa wieki, zanim to skończę. A tu do wbicia będę miał 7 leveli aż. To nawet jakbym chciał, to w jeden dzień bym tego raczej nie zrobił, a jeszcze do tego to ponagrywać i ładnie, fajnie wszystko ogarnąć. No ale dobra, to oczywiście wszystko się ogarnie później, a póki co mogę jeszcze tutaj sobie troszeczkę pozabijać. Póki żadnego jakiegoś agresywnego ziomka wokół mnie nie będzie. Tutaj jeszcze parę elitek. No szkoda, że kurczę nic mi nie zwróciło z tych elit. Może bym miał trochę kasy dla siebie. A tak trzeba cierpieć biedę. Ale już teraz mogę sobie umiejętności. Może bym ten miecz zmienił na jakiś zwyczajny, który miałby chociażby więcej trochę ataku, bo ten już jest dosyć stary. Jedyne, co go chroni przed tym, żebym go nie zdjął, to jest to, że jest to miecz unikatowy. I w porównaniu z innymi ma jako tako lepsze statystyki, ale
Może ogarnę jakiś mieczyk na 32 level, jeżeli jakieś są. I jak on się okaże lepszy, no to już go założę. Kto to dzwoni? Jaki demofon teraz? Dobra, jestem z powrotem, jestem. Tu jeszcze jakiś Fuluguru, Fulugurla. No i teraz, kiedy ja już wbiłem ten 33 level, to nagle nikogo tutaj cholera jasna nie ma. Jest jakiś 27, ale no co? To aż ja nie jestem taki chamski, żeby zabijać 27 level. Jakbym miał 30, no to bym się jeszcze pokusił o walkę, bo pewnie bym padł. No ale dobra. Udało nam się wbić ten 33 level. Zaraz ktoś pewnie przyjdzie i mnie zabije. A ja wam dziękuję za oglądanie i możecie być gotowi na to, że kiedyś dodam poradnik właśnie zbijania 40 levela, czyli kolejną część poradnika dla Paladyna. A póki co uciekam, do zobaczenia. A jeszcze na koniec zawalczmy sobie ostatni raz i pokażę wam na przykład zwykły cios. Zwykły cios 200 i teraz agresywny atak 495 i zwykły cios 120, 130, agresywny atak 340, 330 i 120 ze zwykłego. Także tutaj widać bardzo dobrze tą różnicę. Oczywiście ten lepszy atak zabiera mi pancerz, więc jestem osłabiony, więc to takie umiejętność po prostu, którą widać, jest aktywna i mi się bardziej podoba niż jakieś umiejętności właśnie pasywne. I wziąłem ją tylko chyba i wyłącznie dlatego, żeby mieć trochę efektowniejsze walki. I nieraz ten agresywny atak naprawdę może was uratować, kiedy po prostu potworek będzie miał dużo życia, wy będziecie mieli mało. I tak już wam ten pancerz nie będzie potrzebny, więc będziecie mogli spróbować walnąć agresywnym. Może akurat jakiś cios krytyczny wam wejdzie. A póki co, chyba ktoś już będzie zaraz po mnie szedł. Także ja zmykam. No ale przecież jeszcze wam obiecywałem na początku filmiku, że pokażę wam, jak to po 24 godzinach będzie wyglądała sprawa z moją roślinką. I właśnie teraz jeszcze na zakończenie zobaczymy, co ja mogę zdobyć z tych ziaren szyszki, które są najdroższe w mistycznym borze. Chciałbym zebrać, co zasiałem. Chmiel. I otrzymujemy taki oto chmiel konsumpcyjny warty 123 000. No i możemy od razu zasiać kolejny. Gdzie on jest? Szyszka, szyszka. Gdzie to jest? Nie mam, ale ja chcę chmiel. A tu są chmielowe szyszki, a ja szukam ziaren. Dobra. No i tak, wydaliśmy na chmiel 20 000, więc mamy póki co 100 w kieszeni, jeżeli gdzieś to dobrze opchniemy. Ale gdzie to opchnąć? No nie wiem. Nawet, kurczę, w sumie. Kto by za to dał 100 000? Dobra, jestem z powrotem. Dowiedziałem się paru rzeczy, które raczej mnie za bardzo nie wspomogły, bo na forum odpisywali mi jedynie, że mogę to sprzedać w gildii kupców w Karkahan, co nie było dla mnie cudowną opcją, no bo tam dostałbym 60 000 tylko, bo taki jest limit. Druga opcja to jest przemytnik Irwin. W mieście w Nidhal i u niego można to sprzedać za 92 000, ponieważ on sprzedaje, on skupuje rzeczy do 150 000, więc nasz itemek mieści się w to wszystko. No i 123 000 on jest wart, razy 75 dziesiątych, czy tam setnych, przepraszam, to wychodzi dokładnie 92 000 z groszami. Ale to trzeba byłoby iść do Nidhal. I pozostaje trzecia opcja, która mnie bardzo zadziwiła, więc postanowiłem ją teraz właśnie sprawdzić. To ktoś mi powiedział, że mogę u jakiegoś handlarza w wiosce
tropicieli to sprzedać i dostanę tam najwięcej kasiury, bo mogę tam dostać, no może nie najwięcej, bo on powiedział, że chyba mogę tam dostać za to 89k, więc to tylko 3k mniej niż bym dostał u Irwina, a tak naprawdę muszę przejść tylko jedną mapkę z miasta Tornek, ale zaraz się przekonamy. O, no, on skupuje do Stuka, więc jak tu mu dam, to dostanę 86. No to nawet nie jest źle, no bo tak, bo 123. 123 razy 0,70 to jest 86,1. No, więc tu mi będzie najlepiej to sprzedać. I chyba tutaj będę przychodził. Jak macie jakichś lepszych kupców, to weźcie mi ich, podajcie. I do których nie trzeba tak daleko chodzić, jak na przykład do Nidhal. Bo idąc do Nidhal, no patrzcie, musicie stracić czasu, bo nie macie nawet teleportu do Ether póki co. A zarobicie tylko 6k więcej, więc to chyba nie jest super biznes. Chyba że na przykład pozbieracie sobie tak z 5 ziaren i 5 tych szyszek dopiero później. Jak pójdziecie z 5 do Nidhal, no to wtedy zarobicie 5 razy 6, 30k. Plus oczywiście te 86k za sztukę. No ale to już jak chcecie. I tym oto akcentem takim miłym, bo jesteśmy do przodu o 90k, kończymy odcineczek i zapraszam do kolejnego z serii Życie na jakiejś różnej mojej postaci.